Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Jakub Wiącek i zapraszam Was na raport z kwatery dla dżentelmena. Dzisiaj będzie dłuższy raport, bo dawno już nie nagrywałem, trochę tematów się zebrało, trochę takich nawet krótkich, o których chciałem Wam powiedzieć, ale jednak to wszystko się tak się sumuje. to trochę tego będzie. I co my tutaj mamy? No Ostatnio pierwsze, pierwsze zmiany, jakie w ogóle były w ostatnich dniach. Pierwsze zmiany są takie, że rzeczywiście mamy e, tymczasowo trochę mniej takich filmów e, typu poradnik, filmów właśnie z treścią, filmów opowi opowiadań, ale mamy, e, mamy takie filmy które przedstawiają produkty. Pewnie już to zauważyliście, pewnie części z Was, no może to być denerwujące, bo nawet ja u siebie na swoim YouTubeku, kiedy, w sensie, że nie, nie, że firmowym, ale swoim prywatnym mam na karcie głównym mi się pojawiają te nasze białe filmy, nasze filmy na białym tle, gdzie są te przedstawienia produktów, no jest to tylko, jest to tymczasowy taki problem, tak myślę, dlatego, że czemu to ma służyć? To ma służyć temu, że jeśli ktoś sobie wejdzie na kartę produktu na sklepie, to może zobaczyć produkt, jak wygląda 360 stopni dookoła i już Wam do tego YouTubka. W międzyczasie nagrywamy trochę mniej filmów ja z Karolem, dlatego, że Karol ma, yy, ma pewne prywatne sprawy, które sobie musi yy, któremu zajmuje coraz więcej czasu, musi się temu poświęcić i to zaraz mam nadzieję, że minie i wróci Karol do swoich cotygodniowych, a nawet co, co dwóch w tygodniu filmów. A ja postaram się też trochę więcej nagrywać, ale teraz nie dało rady, dlatego, że mamy tyle różnych projektów w trakcie, że to, to nie było szans. Nie było szans. I przechodzimy do kolejnej rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, którą chciałem Wam powiedzieć, do Was zaprosić. Kto jest z Krakowa? Zapraszam Was na ekotyki, które są pojutrze, czyli 17 lipca, na których? Na których? Na których... Na tych ekotykach będziemy z naszym, naszą marką Rarecraft. Ekotyki są w Krakowie, przy ulicy Świętego Wawrzyńca i w sobotę od 10 można już nas tam zobaczyć. Mamy stanowisko, duże stanowisko, jak się chodzi, to po lewej stronie na samym wejściu. Także zachęcam Was, kto z Krakowa, wpadajcie przybić piątkę i zobaczycie też nasze nowości na żywo. Można sobie zobaczyć, powąchać mydełka, zobaczyć produkty, podotykać, powyginać, posprawdzać tylko wszystko, co tylko sobie będziecie chcieli. Może się uda nagrać jakiś film też z tego, może będzie Karol też w sobotę, zobaczymy. Ale kilka osób z naszej ekipy i tak będzie. No i właśnie to wszystko, ten brak czasu wiąże się z tymi przygotowaniami tego, tego wszystkiego. Nie tylko ekotyków, ale pracujemy nad. Już, już powiem wam, że nie wiem czy mamy kilkanaście czy, czy, czy już powyżej 20 produktów RareCraft, które mamy w trakcie opracowywania teraz, o, że nowości nad którymi teraz pracujemy. Jest tego mnóstwo i trzeba wszystkie pierwszołowicie przygotować, więc to też dobrze trwa. Są, jest bardzo dużo testów każdego dnia, dopracowujemy te do produkty. Jak, jak, jak wypadną nowości, to myślę, że będziecie w szoku ile fajnych rzeczy przygotowujemy dla was. W międzyczasie przedwczoraj była no, cicha premiera, bo nawet nie było kiedy przygotować czegoś, czegoś więcej, żeby o tym powiedzieć, ale mamy nasze grzebienie i szczotki RareCraft, które są z nowej serii. Zobaczcie jak to wyglądają te grzebienie. No to jest to jest świetnej jakości, bo powiem wam tak, używałem już bardzo wielu grzebieni. Używałem też oczywiście tych, te, które są w, w naszym sklepie dla gentlemana. Na przykład pompko, aperkat, pompko i aperkat, innych chyba raczej, raczej nie. I, i to były bardzo dobre grzebienie. Jak najbardziej zrobiliśmy swoje, które według mnie pod wieloma względami, są lepsze. Zobaczcie, jak to, troszkę się wygina, troszkę elastyczny, jest, jest bardzo, z bardzo mocnego materiału. I co jest tutaj istotne, te wszystkie ząbki są zaokrąglone. Są zaokrąglone, więc nie ma czegoś takiego, na przykład w pompko jest tak, że to wygląda jakby ten grzebień był taki dość płaski i ma takie wycięte tutaj dziurki. Przez to, yy, przez to te niektóre zęby są, zamiast być takie okrągłe jak tutaj, to są prostokątne i czasami to było takie, że nie do końca to pasowało. U nas jest, już to inaczej wygląda. To jest pierwszy z grzebieni, który mamy, czyli tutaj po pierwsze jest tak, można wydzielić przedziałek. Mamy tutaj do ciasnych fryzur, wszystko do przygotowania. Nada się też jako grzebień do wrody, jak najbardziej. Drugi grzebień, pokażę Wam wszystko po kolei. Drugi grzebień, zobaczcie, jak wygląda dwójka. Tutaj już mamy do takich fryzur teksturowanych. Jak ktoś ma gęste, grubsze włosy, no to akurat, fuch, fuch, widzicie, jaki mam teraz, jaką mam fryzurę? Żadną. Jutro idę do, do, do barbera się obciąć. Może będę wyglądał jak człowiek przy okazji na. Na nasze, nie, na nasze Targi jako Cudowskie z RareCraftem, już będę wyglądał jak, jak, jak należy. Także to jest drugi do teksturowanych fryzur. Kolejny, na który Jerzyk jest. Jerzy jest najbardziej zajawiony. Przed chwilą mówiłem, że cisza operacyjna. Poproszę ciszę operacyjną, i pozdrów mnie. Także potrafiam Jerzyk, siedzi za ścianą. Tutaj mamy kolejny grzebień, to już jest taki duży. Jerzyk jest na tym najbardziej zajawiony, że, że wielki do teksturowanych, nie tylko. A ktoś ma dłuższe włosy, to sobie to spokojnie wejdzie, wyciągnie co potrzeba. Dalej mamy taką szczotkę. Ciężka, solidna szczotka. Jak zobaczycie, naprawdę gruba, porządna. Też do różnego typu fryzoru, czesań to już jest takie. O, o, wiem, że niektórzy. Jeden, jeden z panów, który do nas pisał, powiedział, że używa ostatniego typu szczotki, to jest akurat paddle brush do, do bardzo długiej brody, jeśli ktoś ma długą brodę, taką wiecie, do, do pasa, to że podobno te szczotki się najbardziej sprawdzają, ja akurat nie mam takiej długiej brody także nic specjalnego tutaj na ten temat nie mogę powiedzieć ale też do, do czesania włosów świetnie się nadaje, także mamy te pierwsze pięć nowości, o których chciałem Wam powiedzieć, to, był, to była, to była to, druga część z raportu kwatery, no mnie się najbardziej podoba ten grzeb, ja jestem zachwycony tym grzebieniem i jest, jest piękne. Wszystko już jest dostępne na, na Rarecraft.pl oraz na Dungeon i yy, co jest, co jest bardzo ważne, tak mi się wydaje, są w, w bardzo korzystnych cenach, jak na tym jakość. Są naprawdę w bardzo dobrych cenach. Myślę, że, że będziecie bardzo zadowoleni. Jeśli ktoś potrzebuje grzebienia, to zachęcam do przystosowania Rarecraftów i zobaczycie. Kolejne nowości Rarecrafta to są w trakcie. Zaraz będziemy mieć u siebie. Nasze kominy Raycraft, kominy to wiecie, takie, takie jak szaliki, co się nakłada na szyję. I ja sobie tych kominów najczęściej używałem, bo używałem kominów avceta w zimie do biegania oczywiście to można sobie zakładać do czego, do czego się chce, ale jak już było chłodno w zimie i jak biegałem dłuższe dystanse, kiedy miałem zwykły szalik to ten szalik tak nie zawsze się sprawdzał tak jak trzeba, mimo że mam takie golfy co są takie wiecie, wysoko zapinane no to tam jak było zimno to wylatowało to powietrze tak nie podobało mi się to i używałem tego kominu do uszczelnienia, ale można, będzie można używać do po prostu na szyję na, na założyć sobie na głowę, żeby tam jakoś słońce nie raziło, dużo, dużo różnych zastosowań, wzory mam nadzieję że wam się będą podobały będzie m.in. druidzki wzór więc myślę, że, że to będzie kolejna taka, kolejny taki fajny smaczek rarecraftowy co mam dalej? Była premiera produktów Pandrwal Docent pokażę wam co tutaj mamy pierwsza rzecz to jest szampon do włosów Docent druga rzecz to jest olejek do brody Docent trzecia rzecz to jest Balsam do brody Docent. Z tych trzech produktów na ten moment używałem tylko balsamu dobrody. Jest to inny typ balsamu niż te, które do tej pory ja używałem przynajmniej. Znaczy używałem coś podobnego. OAK był podobny do tego, że też taki kremik. To nie jest balsam woskowy. To jest balsam, gdzie jest ym... na bazie wody, na bazie... Co tutaj mam najwięcej? Pierwsze składniki. Woda, masło Shea. Później jakieś tam, jakieś tam dodatki, jakieś, nie wiem, emulgatory cetyl alkohol, cetylalkohol, gliceryna, i później ekstrakty roślinne i oleje. Więc jest to taki typ. Trochę jak to używałem, to miałem wrażenie, jakbym nakładał taką pomadę o lekkim chwycie na brodę. Nie, no, dwa użycia trochę mało, żeby się coś więcej wypowiedzieć. Zapach bardzo delikatny, taki trochę. powiedziałbym, że kosmetyczny, ale nie do końca. Czuć jakieś tutaj wyciągi, ale co konkretnie to wam nie powiem. Olejku i szamponu jeszcze nie używałem, ale wydaje się, że to będą fajne produkty. Balsam rzeczywiście jest matowy, teraz go mam na brodzie. Nałożyłem sobie drugą turę właśnie teraz przed samym filmem i wydaje się, że to będzie w porządku produkt. Olejek do brody, docent. Zastanawiam się, dlaczego on się nazywa olejek do brody. Dlatego, że pierwsze składniki to mam tak. Aqua, drugi polisorbate, polysorbate 20, pantenol, gliceryna, palmitoyl, tera, 10, amidę, celulozowa guma, ksantanowa guma, inulina, celuloza, glukoza. Czyli tak naprawdę yy, no właśnie dziwię się, że nazwali to olejek do skóry i zarostu. Docent, matujący olejek do skóry i zarostu, dlatego, że tutaj nie ma w zasadzie olejku, tylko to jest woda z jakimiś dodatkami. Yy, jeszcze go nie używałem, także się nie będę wypowiadał. Pewnie dlatego olejek, bo ludzie są przyzwyczajeni do nazwy, że jak olejek do brody, to się smaruje brodę. Więc żeby było wiadomo, że to jest na brodę, to to jest właśnie nowość od pana Drwala również. Kolejna Kolejna, kolejna rzecz, co wam jeszcze tutaj miałem powiedzieć. Dostaliśmy nowości z Mr Bad Family. Nie wiem, czy to będzie do sprzedaży, czy nie, ale mamy tego jeśli dobrze pamiętam, niecałe 200 sztuk. To jest hand sanitizer, ma 75% woltarzu, więc bardzo mocny. Oczywiście nie wolno tego pić, bo to jest alkohol ten niedobry, który, który, który jest szkodliwy. Oczywiście ten dobry też jest szkodliwy. Cóż Wam mogę powiedzieć na ten temat? no Hand sanitizer ma dużo większe stężenie alkoholu niż takie inne, które tutaj mamy w sklepie. I przy okazji zapach ma taki, że no wali, no wali wodą, wali wodą po prostu, o ile e, ten fawcetowy jest taki trochę delikatniejszy, jakiś tam zapach dodali, to tutaj jest większe stężenie tego alkoholu, który no po prostu czuć, że to jest, wiecie że to, to jest do dezynfekcji i nic więcej możliwe, że zrobimy z tym jakąś akcję typu, zrób zakupy za jakąś tam kwotę i dostaniesz taki jeden w prezencie, ale to dopiero jak nam się wyjaśni, czy to wskodzi mi na sprzedaż, czy nie na sprzedaż i tak dalej czyli tak, hand sanitizer mamy jeszcze ciekawostka może ktoś widział, jest jakaś limitka Apercata, pomady Aperkata Jest tutaj babeczka na panterze skacząca. Wygląda fajnie. Lepiej niż. Znaczy, lepiej, lepiej, chyba lepiej, bo trochę, bo trochę coś, coś innego niż te takie zwykłe pomady Apercata. Tutaj jest siła chwytu i jaki połysk. Możecie zobaczyć. W środku, jak wygląda, nie otwierałem, bo wiem, że, bo wiem, że nie będę tego używał. Ja nie jestem fanem Aperkatów Jakoś mi się to wszystko trochę źle kojarzy. Także nie będę nawet otwierał. Nie będę ściągał tej folii zabezpieczającej, ale jest takie coś, wygląda ciekawie, więc pomyślałem, że wam, że wam pokażę. Babeczka na panterze. Już mamy jedną babeczkę u, u Harca, co jest ta taka, taka latająca babeczka z matowej pomady. Coven Edition Lockharz. I to tutaj mam jeszcze zaperkata, tylko że na panterze. Trochę jak taka postać z Lola, nie? Trochę tak. Okay, czyli kolejny temat mamy za sobą. To teraz już takie tematy niezwiązane z firmą. Przeszliśmy już z Renią w 100% na, na, na osoby nie używające plastiku, jakieś tego typu rzeczy. Chyba nam się udało teraz. Powiem Wam, czego mi brakowało. Reni brakowało, brakowało tego, że Renia nie lubi pić wody z kranu. Ja w Krakowie piję kranówę, bardzo chętnie, ale najczęściej, więc, więc kupowaliśmy też butelki, no wiecie, z grzewki butelek, tam była zwykła woda niegazowana dla Reni, a ja od czasu do czasu, rzadko kiedy, ale bywało, że miałem ochotę no na przykład, lubiłem taki napój jak sok, no, no sok jakiś jabłkowy przykładowo i do tego woda gazowana, żeby były bąbelki, bardzo lubię bąbelki. No i nie miałem jak garnąć tego, żeby mieć wodę gazowaną, nie kupując jej w sklepie. I znalazłem fajną sprawę, to już jest gotowa woda, zobaczycie, kupiłem sobie, kiedyś były syfony, jak byłem mały to pamiętam, że były syfony, nakładało się na butelkę, na się podpinało i woda, robiło się gazowaną wodę, a teraz zrobili, może nie będę mówił jaką nazwę, pewnie Was to nie będzie interesowało, ale, ale jeśli tak to napiszcie w komentarzu, Wam powiem co to dokładnie znalazłem i... Wystarczy wsadzić wodę z kranówy do takiej szklanej butelki, to do takiego specjalnego urządzenia, wciskasz guzik i masz gazowaną wodę. Piękna sprawa. I najlepiej się gazuje samą wodę. Można nawet tak trochę więcej dopompować i wtedy jest taka gazowana, jak, jak te takie najmocniej gazowane. Ja to uwielbiam, bardzo lubię gazowaną wodę. I, yy, I można też sobie od razu spróbować wlać trochę soku do tej wody, czyli jest woda z sokiem i gazować, tylko zauważyłem, że kiedy jest woda z sokiem, to i więcej jest tego soku, to ten gaz nie do końca chce przechodzić przez tą ciecz wtedy i jest mniej gazowany, więc jeszcze muszę potestować, mam to od dwóch dni dopiero. Więc możliwe, że wyjściem jest to, żeby bardzo mocno nagazować samą wodę, a później wlać ten soku i wymieszać. Może to by było dobre, ale jako samą wodę gazowano, to jest super, codziennie sobie robię dwie butle Jedną już wbiłam w samochodzie i drugą mam w pracy. Świetna sprawa. Bardzo polecam i w ten sposób nie kupujemy już żadnych butelek, w żadnym dziadowskim plastiku, które trzeba wyrzucać. Także bardzo mi się to podoba, takie przejście na to eko na to już tak, całkowicie, żadnych butelek, żadnego tam, wiecie, nie tego co trzeba. A Renia, sobie, Renia sobie kupiła taki filtr do wody. Tak, wiecie, tą britę. Że się ten nalewa i już nie kupujemy te żadnych butelek, tylko sobie przelewa z tej brity. Tyle jest zadowolona. A ja sobie biorę i gazuję kranówkę krakowską i jest pyszna wiślanka nasza wspaniała. Dobra. I ostatnia jeszcze sprawa. Udało mi się przebić w tym miesiącu najlepszy miesiąc biegowy w tym roku już, mimo że mamy dopiero połowę miesiąca. Udało mi się zwiększyć kilometraż dzienny już tak do 12-15 km. Staram się biegać. Różnie to wychodzi w zależności od tego, czy jest piłka, czy nie w piątek. No bo jeśli jest piątek, to już nie biegam normalnie, tylko sobie w, tylko lecę w las, na ten np. Na 12-15 km. Zazwyczaj około 12. Czasami robię ten raz w tygodniu robię dłuższy wybieg na te 15, tak to jest koło tych właśnie 12 i robię także dwa dni biegowe, dzień przerwy, dwa dni biegowe i później jest weekend, czyli dwa dni przerwy. Czyli 4 razy w tygodniu, kilometry lecą, zapisałem się chyba na 3,5 maratony w przyszłym miesiącu albo, albo chyba tak, mamy lipiec. W sierpniu mam chyba dwa i możliwe, że jest jeden we wrześniu. Musimy sprawdzić dokładnie, więc sobie przybiegnę te połóweczki. Celu czasowego konkretnego nie mam. Ważne, żeby przebiec. No myślę, że poniżej dwóch godzin to na pewno, ale w zależności od tego, jaki będzie teren. Jeśli będzie biegło po płaskim, no to jest luz. Ale ja tutaj sobie biegam głównie z tymi przewyższeniami po Lesie Włoskim i tam mamy po, nie wiem, po 300 metrów przewyższeń. Generalnie to biegam tak, góra, dół, góra, dół, góra, dół, trochę płaskiego, góra, dół, góra, dół. Więc to jest dużo bardziej wycieńczające niż po samym płaskim, ale idzie do przodu, przygotowania i, i moc, moc się zwiększa z każdym dniem, więc to też, jest, to też jest na plus. No i co? No i to w zasadzie wszystko, raport. raport kwatery może nie będzie taki długi, bo mówiłem szybko, chyba wszystkie tematy omówiłem i i kolejne nowości wkrótce. No. Powiem Wam, że już od jakiegoś czasu testujemy dezodoranty Rarecraft takie w psikaczach. Będziemy mieć psikacze, tam już jest różne specjalne wyciągi, ekstrakty, tam jest ałun, tam jest zapach koniakowy. Koniakowy to po prostu pachnie obłędnie. Dużo, dużo osób pisało, pytało i rzeczywiście, bo to nie było jedno pytanie, dwa czy trzy, tylko mieliśmy dużo pytań o perfumy koniakowe i o ile perfumów koniakowych na ten moment ani nie mamy w planach, ani nie robimy, no to mamy dezodoranty. Odorant koniakowy. <laughs> Oczywiście to jeszcze, jeszcze jestem ta, ta faza research and development, można powiedzieć. Ale ja już go używam i sprawuje się bardzo dobrze. Będziemy musieli to jeszcze potestować dłużej, żeby znaleźć ewentualnie jakieś słabe strony, je, je ulepszyć, żeby były mocnymi stronami. Ale jak na razie to jestem bardzo dowolny z tych efektów. Ale nie będę Wam właśnie jeszcze zdradzał wszystkich rzeczy, bo to może, to może trwać miesiące. Tak jak już. Y Parę miesięcy temu mówiłem, że mamy już mydła do brody, wyprawa Corteza, Pamiętacie? Pewnie część z Was pamięta. I dalej ich jeszcze nie ma sprzedaży, bo to wszystko, to wszystko trwa. Więc, więc działamy, działamy. Więc nie myślcie sobie, że mimo tego, że, że są wakacje, że było mniej filmów, to że u nas tutaj jakoś, wiecie, jakieś takie, że nie wiadomo co robić. My ciśniemy pełną parą cały czas, projektów jest mnóstwo i cały czas lecimy do przodu. Także, także będzie, będzie. Zapraszam Was jeszcze raz na ekotyki pojutrze, czyli. 17 lipca od godziny 10 w zajezdni starej tramwajowej na Kazimierzu przy ulicy Świętego Wawrzyńca. My jesteśmy, jak się wchodzi, to po lewej stronie będzie stanowisko Rare Crafta. Porozmawiamy, przyjmiemy piątkę, zobaczcie, co tam ciekawego mamy. Może weźmiemy jakieś nowości, żeby pokazać, co tam jest w trakcie i no i co, do zobaczenia i dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu do końca. Postaram się nagrywać trochę częściej, ale póki co to jest, wiecie, jest, jest trochę taki sajgon z tym wszystkim, ale idzie do przodu, więc postaram się troszeczkę troszeczkę częściej i będzie dobrze. Pozdrawiam serdecznie, cześć, pa, pa, pa.